zostało uzgodnione i co zostało zadeklarowane i wypracowane dzisiaj, jakby zostało sformalizowane, bo w formie już pisemnej porozumienia podpisanego przy moim udziale przez pana prezesa, członków zarządu, wszystkich przedstawicieli strony społecznej. Ten 6-procentowy wzrost został również przeliczony, dokładnie doprecyzowany w tym aneksie. Wszystkie te elementy również, o których wczoraj podnosiła strona społeczna, zostały również uwzględnione, czyli te kwestie związane z tym budżetowym podejściem do wynagrodzenia, do tego, by szukać dobrych rozwiązań, by te najlepsze kopalnie były dobrze wynagradzane. Ale tak jak powiedziałem już wczoraj, dzisiaj to mocno podkreślam, podejmujemy działania, które zmierzają również do tego, by cały system dobrze funkcjonował, czyli system energetyki zawodowej opartej na węglu, jak i to zaplecze surowcowe w postaci spółek górniczych, w tym Polskiej Grupy Górniczej, która jest największym producentem węgla na naszym rynku krajowym. Także bardzo się cieszę, bo strona społeczna również podniosła pewne kwestie pozostałych spraw bardzo ważnych z punktu widzenia i spółki, i regionu. Też zadeklarowałem, że w takim normalnym cyklu współpracy będziemy minimum raz na kwartał się spotykać, by komunikować się wzajemnie o podejmowanych działaniach, o sytuacji tej naszej rynkowej, tej zewnętrznej, na rynku europejskim czy światowym, jak również o tym, że tworzymy projekt, który już praktycznie jest przygotowany, bo jeszcze w ubiegłym roku powołałem zespół do spraw śląskiego ciepła. Takie wnioski i finalne propozycje zostały wypracowane i też będzie okazja do tego, żeby w najbliższym czasie, na przełomie marca i kwietnia, się spotkać. Również w kwietniu zaprezentujemy koncepcję funkcjonowania całego systemu energetyki zawodowej i górnictwa, tak aby to jakby przedstawiając tą nową wizję i nową koncepcję funkcjonowania spowodować, by sektor wszedł na taką stabilną drogę funkcjonowania.